Witajcie. Dzisiejszym filmem chciałbym rozpocząć serię, w której zajmę się rekonstrukcją starego modelu niemieckiego SDKFZ 184 Elephant. Model to zestaw italieri w skali 1:35. Model zakupiłem wiele lat temu jako tak zwany złom modelarski. Był on częściowo poskładany, jednak w sposób dość niechlujny i nietrwały, a wielu elementów zwyczajnie brakowało. Przez długi czas służył mi również jako model doświadczalny do testowania wielu farb, szpachli i lakierów. Jak już wspomniałem, model częściowo został złożony, dlatego cały proces renowacji rozpoczynam od całkowitej jego rozbiórki. Większość elementów odchodzi w sposób dość łatwy, jednak niektóre z nich wymagają użycia delikatnego argumentu siły. Rozebrany model przygotowuję do umycia. W celu pozbycia się resztek farb i lakierów, zanurzam model w roztworze proszku do czyszczenia rur. Po około 10-minutowym namaczaniu można zabrać się za szczotkowanie modelu w celu pozbycia się resztek rozpuszczonej farby. Farby na szczęście w wielu miejscach poddają się dość łatwo i schodzą bezproblemowo. W bardziej uporczywych miejscach pozostawiam model na kolejne 5 minut do namoczenia i ponawiam szczotkowanie. Na koniec wszystkie elementy dokładnie opłukuję.
pozostałe miejsca śladów po kleju i szpachli należy jednak wyczyścić w sposób tradycyjny. Po kąpieli w roztworze stary klej staje się słabszy, dzięki czemu udaje mi się zdjąć jeszcze dwie przednie płyty pancerza. Miejsca pod nimi również należy dokładnie oczyścić. Na koniec wzmacniam połączenia przedniej części kadłuba. To tyle na dziś. Jeżeli Ci się podobało, nie zapomnij zostawić lajka i zasubskrybować kanał, by móc zobaczyć, co będzie działo się dalej. W kolejnej części rekonstrukcji zajmiemy się stworzeniem powłoki Zimmerytu na dolnej części pancerza oraz rekonstrukcją podwozia. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Polecam również obejrzenie pozostałych filmów na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!